Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się długo wyczekiwaną przez Was recenzją HTC One, tak więc zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie obudowa typu Unibody, wykonana z aluminium. Sprawia ona, że telefon czuć dłoni pod względem wagi, która wynosi 143 gramy, ale za to wygląda świetnie. Choć w czarnej wersji dość mocno się palcuje, ale moim zdaniem nie ma się w tym aspekcie do czego przyczepić. Przejdźmy teraz do przedniej części ekranu, na której znajdują się przyciski funkcyjne, głośniki Bunsen, kamerka, czujnik zbliżeniowy oraz najważniejsza moim zdaniem część, czyli ekran 4,7 cala. Jest on wykonany w technologii Super LCD. Ma rozdzielczość Full HD przy zagęszczeniu 468 pikseli na cal. Co do jakości obrazu, wiele osób przesiadających się za AMOLEDa narzeka na blade kolory. Ja po używaniu wcześniej 4 smartfonów za AMOLEDem na nic nie narzekam i moim zdaniem ten ekran jest po prostu świetny. Wracając do głośników Bunsen, chciałbym Wam pokazać, jak one grają. Dzięki dobrym głośnikom również jakość rozmów stoi na najwyższym poziomie. Telefon działa pod kontrolą systemu Android wersji 4.2.2, którą otrzymał wraz z aktualizacją na początku lipca. Za sprawną pracę odpowiada głównie procesor Snapdragon 600 o taktowaniu 1,7 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB wbudowanej wewnętrznej pamięci, bez możliwości rozszerzenia. Muszę przyznać, że od zakupu nie doszedłem najmniejszego spowolnienia w pracy. Bez problemu odpalimy najnowsze gry z Google Play. Co do nakładki producenta, to mamy tutaj Sense wersji 5. Interfejs ten został dość mocno odchudzony w stosunku do poprzednich wersji i jak wiadomo będzie miał swoich zwolenników, jak i przeciwników. Mi osobiście ta nakładka bardzo się podoba i wcale nie brakuje mi funkcji znanych z TouchWiza. Warto się zatrzymać na chwilę przy baterii, której niestety nie można samodzielnie wymienić. Ma ona pojemność 2300 mAh i naprawdę spisuje się w tym smartfonie dobrze. Przy dość mocnym użytkowaniu telefon chciał jeść po około 12 godzinach od odłączenia ładowarki, natomiast przy ograniczonej zabawie, kilka rozmów i trochę internetu smartfon wytrzymał nawet ponad 2 dni. Kolejną nowością jest BlinkFeed, w którym możemy przeczytać różne newsy z portali społecznościowych lub ulubionych stron w formie kafelków. Niestety baza polskich portali jest na chwilę obecną dość mocno ograniczona. Dokładną recenzję BlinkFeeda możecie zobaczyć na moim kanale. Kolejnym ważnym aspektem każdego smartfona jest aparat. W One mamy tak naprawdę 4 megapiksele w technologii UltraPixel, które sprawia, że fotografie w słabym oświetleniu są sporo jaśniejsze. Niestety w codziennym użytkowaniu zdjęciom brakuje szczegółowości. Sam interfejs aplikacji aparatu jest miły dla oka i przyjemnie się go używa. Jedną z ciekawszych opcji aparatu jest Zoe. Odpowiada to w prostym tłumaczeniu za tworzenie kilkusekundowego filmu ze zdjęć. Z innych ciekawych rzeczy mamy aplikację TV, która podpowie, jakie programy są właśnie emitowane, a także dzięki portowi podczerwieni ukrytym w przycisku Power może posłużyć jako dobrze działający pilot. Na koniec zostawiłem sobie słuchawki. Wyglądem nawiązują nam do dobrze znanych Beatsów, a także jakość grania jest bardzo dobra. A najbardziej zaskoczyła mnie w nich wygoda użytkowania przez nieplączący się płaski kabel, a także świetne podbicie basów. Podsumowując, jeśli szukasz wydajnego smartfona, który będzie szczycił się świetną jakością wykonania i będzie zarządzany przez system Android, to bardzo dobrze trafiłeś. Natomiast jeżeli oczekujesz od groma mniej lub bardziej przydatnych opcji oraz slotu kart microSD, to wybierz Samsung Galaxy S4. Mnie do siebie HTC One przekonał przede wszystkim jakością wykonania. To tyle na dziś w tej recenzji. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!